64. finał w historii NBA jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych w dziejach całej ligi zawodowej. A to dlatego, że wreszcie udało się jednej drużynie wygrać dwa kolejne spotkania. Taką drużyną zostali Boston Celtics, którzy po zwycięstwie w spotkaniu numer 4 przed własną widownią wygrali także z Los Angeles Lakers spotkanie numer 5, 92-86. Nie wystarczyło 38 punktów zdobytych przez Kobe'ego Bryanta, który przekonał się, że niełatwo być Jordanem XXI wieku. Nie miał wsparcia Kobe Bryant ze strony partnerów. Pau Gasol, drugi strzelec po stronie pokonanych, miał na swoim koncie tylko 12 punktów. Natomiast Celtowie jeszcze raz pokazali się jako drużyna. A właśnie to zespołowa koszykówka zapewnia zwycięstwa. Zwycięzcy tego spotkania numer 5 i ci, którzy są w tej chwili o jedną wygraną od Mistrzostwa 2010, byli lepsi i w zbiórkach, i w asystach, i w graniu zespołowym, i także w tym, że mieli aż 4 zawodników, którzy zdobywali od 27 do 12 punktów. Znowu więc okazało się, że siłą Celtów jest to, co było zawsze ich największym atutem, wtedy, kiedy stawali się najbardziej utytułowanym klubem w historii NBA. W tej chwili ci Celtowie, ta drużyna 2010 jest od mistrzowskiego tytułu 2010 tylko jedno zwycięstwo, ale to zwycięstwo trzeba odnieść na parkiecie Staples Center, bo kolejne spotkanie, a może nawet dwa w przypadku zwycięstwa Lakers na 3-3 będą się odbywały w Los Angeles, w hali, w której gospodarzami są Los Angeles Lakers. To dlatego ta seria jest coraz ciekawsza i można nawet troszkę żartobliwie powiedzieć, że za mało jest być może w seriach finałowych NBA takich z udziałem Boston Celtics i Los Angeles Lakers rozgrywać nawet maksymalną liczbę 7 spotkań. Zapraszamy już teraz na mecz numer 6 do Staples Center, noc z wtorku na środę czasu polskiego, godzina 2:50 na żywo tylko w Kanał Plus Sport, a zaprasza na ten kolejny spektakl rozgrywki finałowej numer 64 Wojtek Michałowicz.